Połączenie sztuki, nowoczesności i perełek z duszą. Dzisiaj poznacie Łukasza, który jest wielkim fanem designu i który wiele elementów w swoim mieszkaniu zaprojektował i razem z przyjaciółmi wykonał samodzielnie. Zobaczycie również, w jaki sposób jego 70-metrowe mieszkanie zyskało na funkcjonalności dzięki antresoli. Zapraszam! Miłośnik Nowego Jorku, łączenia starego z nowym oraz dobrego designu. Sztuka zajmuje ważne miejsce w każdym zakątku jego mieszkania. Podobnie jak samodzielnie zaprojektowane oraz odnawiane meble. Poznajcie Łukasza, który od zawsze marzył o tym, by zamieszkać w miejscu z charakterem. Dzisiaj odwiedzamy jego loft, który przeszedł całkowitą metamorfozę. Rozumiem, że do tego wnętrza przyciągnęła Cię ta niesamowita przestrzeń. Tak, właśnie od zawsze chciałem mieszkać w lofcie. Nawet w momencie, kiedy zaczęła się rewitalizacja, ja tutaj przychodziłem podczas tych prac i podglądałem, jak to wygląda. Wcześniej była tutaj fabryka bawełny, potem w ostatnim już okresie fabryka papierosów. Ja widziałem potencjał w mieszkaniu, w tej wysokości, w tych powierzchniach, wiedziałem już, jak może to wyglądać. Także jest dodatkowe moje biuro na górze uzyskane z tej wysokości nad jadalnią oraz mam garderobę, pralnię, składzi. Wszystko jest albo zrobione według mojego pomysłu, albo przerobione przeze mnie. Są tutaj elementy metalowe, a ocieplone wszystko to jest poprzez zastosowanie dużej ilości drewna. Tej ścianki tutaj początkowo nie było. Nie było, to jest mój pomysł i chciałem oddzielić tą właśnie przestrzeń kuchenną, a jednocześnie wydzielić taki przedpokój, dlatego powstała taka ścianka ażurowa, cała dębowa, według mojego projektu, zrobiona przez mojego kolegę stolarza i zabezpieczona, zaolejowana przeze mnie. I ten sam motyw pojawia się też w sypialni, ale w nieco innym wybarwieniu. Chciałem tam nadać lekkości dla tej powierzchni, która jest moją techniczną powierzchnią. Jest to inne już drewno, sosna, w kolorze białym. Dlatego, że w sypialni jest wszystko wybielone. W strefie relaksu uwagę przyciąga stalowe, zniekształcające obraz lustro projektu Oskara Zięty. Dla równowagi modułowe sofy marki Noti o prostej formie i stonowanej kolorystyce. Muszę zapytać, jak się sprawdza kuchnia pod schodami? Dla mnie to było wykorzystanie przestrzeni. Dwa, że chciałem mieć półwysep w kuchni. Jest tutaj świetne miejsce właśnie do wypicia porannej kawy. I oczywiście wszystkie imprezy, które są, kończą się w kuchni. Także świetne miejsce do przycupnięcia sobie tutaj. Początkowo kuchnia wyglądała zupełnie inaczej. Wymieniłeś wszystko, łącznie z blatem. Ja chciałem rozświetlić bardzo tą kuchnię, dlatego spiek kwarcowy, biały, moim zdaniem świetnie się sprawdza. Jest to taki półmat, utrzymuje czystość na bieżąco, inaczej się nie da. No tutaj rewelacyjne miejsce. Skąd pomysł na to, żeby właśnie w taki, a nie inny sposób wykończyć tą przestrzeń antresoli? Zawsze chciałem mieć wannę w sypialni. Wanna została zrobiona w całości według mojego projektu. Bardzo tanim kosztem. Została przycięta po całych krawędziach. Jest to zwykła wanna akrylowa. Także z zewnątrz ona jest taka chropowata. Pojechała do warsztatu samochodowego mojego kolegi, gdzie została wyszpachlowana z zewnątrz i pomalowana lakierem samochodowym na biało. Wyspawana została konstrukcja do niej. Metalowa konstrukcja, gdzie została wpasowana w środek. Stoi sobie na dwóch drewnianych, pomalowanych również na biało klockach. Także moim zdaniem fajny element industrialny jest tutaj to powiększenie podłogi. Chciałem uzyskać tutaj troszeczkę więcej przejścia pomiędzy balustradą a łóżkiem, gdzie zastosowałem jako podłogę szkło hartowane. Nie boisz się przechodzić w tym miejscu? Nie boję, ponieważ jest to w pełni bezpieczne szkło. Jest to 5 warstw sklejonego szkła hartowanego. Pomiędzy są folie również klejone. Jest to w pełni bezpieczne do użytkowania na co dzień. Ta ścianka jest bardzo dekoracyjna, kojarzy się ze Skandynawią, ale ma też takie swoje praktyczne zastosowanie.
Dokładnie, ponieważ za tą ścianką znajduje się garderoba, pralnia, suszarnia i jest ażurowa, dzięki temu jest lepsza wentylacja. I tutaj mamy te industrialne belki. Tak, tutaj są belki konstrukcyjne. Zostały one odsłonięte podczas remontu. Uważam, że rewelacyjnie prezentują się. Czyli ta surowa belka to już tak ma zostać, to jest ten efekt finalny. Uważam, że jest świetna. Nie wiem, z którego ona jest roku. Jest tylko zabezpieczona unigruntem. Uważam, że świetnie nadaje charakteru. Jest totalnie oryginalna, nieprzerabiana, niedorabiana. Na antresoli też znajduje się mój gabinet. Chodź, pokażę Ci, jak on wygląda. Bardzo chętnie. Takie tajemnicze miejsce. Dokładnie. I rozumiem, że tutaj pracujesz. Tak, to jest moje biurko. W momencie, kiedy mam home office, przy tym biurku pracuję. Ma też swoją historię, ponieważ mój tata uczył się przy tym stole. Jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, to tylko pomalowałem to biurko, wybieliłem je lekko. Wcześniej były tutaj schody łączące dolny pokój z właśnie z tym pokojem. One były totalnie niefunkcjonalne, dlatego zastosowałem szybę, również hartowaną. Element doświetlenia dołu, a jednocześnie nadaje takiego industrialnego charakteru. Zauważyłam, że ta konstrukcja schodów jest bardzo zbliżona do belek konstrukcyjnych, które widzieliśmy w sypialni. Chciałem, żeby było takie nawiązanie, a jednocześnie one tutaj w połączeniu z tym drewnem są też proste w samej konstrukcji. Schody to oczywiście Twój projekt, ale to nie jest jedyna rzecz, która tutaj przykuwa uwagę, bo ten beton też ma bardzo ciekawą fakturę. Jak on powstał? Jest to zwykła zaprawa murarska połączona z klejem do płytek, nałożona na bardzo gładko, a w momencie, kiedy już przesycha ta powierzchnia, zacząłem ją psuć poprzez użycie szczotki ryżowej, czasami gdzieniegdzie szpachelki. Czy ona jest zabezpieczona jeszcze dodatkowo, czy to jest już surowa? Tak, tak. Ona została zabezpieczona unigruntem, tylko unigruntem, żeby się nie pyliła. Pytam dlatego, że w łazience pojawia się znowu ten sam motyw. Tak, tak. Dokładnie ten sam motyw. Ta sama metoda. Nie ma z tym żadnych problemów. Na parterze znajdziemy jeszcze łazienkę. Zauważcie, że zaprojektowana przez Łukasza szafka z praktyczną półką, podobnie jak wszystkie meble, powstała z drewna dębowego. Tutaj mamy niesamowity klimat, bo łączysz rzeczy nowoczesne z takimi z duszą. Tak, to mebel cudem ocalały po mojej babci. Przerobiłem go trochę nieznacznie ze względu na to, że on miał swoją nadstawkę, aczkolwiek uległa zniszczeniu i ja na blat nakleiłem szybę, lakobel, służy mi jako barek. Czyli podczas spotkań z przyjaciółmi jak najbardziej przydatny mebel. Dokładnie. Ale moją uwagę zwrócił też ten piękny, dębowy stół, który wizualnie sprawia wrażenie takiej lekkości, wizualnej lekkości. Tak, stół jest też wykonany według mojego projektu. On wygląda na taki dość lekki, ponieważ blat jest podcięty. Generalnie jest to gruby blat, 5-centymetrowy. Jest to zwykły, prosty, z wszystkimi sękami, nierównościami. Stół zabezpieczony tylko olejem, po to, żeby nie chłonął wody, wilgoci. Indywidualne podejście zaowocowało powstaniem niepowtarzalnych elementów i wyrazistej całości. Kluczem do projektu okazały się precyzja i dążenie do doskonałości. Łukasz udowodnił, że warto podążać za własnym stylem, nawet jeśli inni uznają efekty naszych prac za zbyt śmiałe.